Środa, 11 września, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Fest Festival wróci na Śląsk. Organizatorzy imprezy, która rok temu została odwołana w ostatniej chwili, ogłosili, że w 2025 roku ponownie zaproszą fanów muzyki do Parku Śląskiego. Tyle tylko, że zarząd parku o niczym nie wie. O co naprawdę chodzi w całej sprawie, sprawdzała Karolina Komada. Organizatorzy Fest Festiwalu ogłosili niespodziewanie wielki powrót swojej imprezy. Przygotowałem się do tego razem z teamem, który jest jeszcze i próbuje wskrzesić projekt prawie rok. W związku z czym jak najbardziej jest to realna opcja i będziemy robić wszystko, żeby ten festiwal się odbył. To, co robimy, to jest powrót do pierwszej edycji, czyli taki świeży start. Świeży, nieświeży, no bo mamy bagaż emocjonalny i wszystko to, co się stało. A raczej co się nie stało. Fest Festival 2023 został odwołany zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem. Organizatorzy wydali serię oświadczeń, twierdząc, że popadli w poważne kłopoty finansowe. Budowane już sceny trzeba było rozbierać. Wydawało się, że spółka upadnie, ale wierzyciele zgodzili się na restrukturyzację. Wśród nich najwięcej było osób, które po prostu kupiły bilety. Część nie odzyskała pieniędzy. Zaproponowano im darmowe wejście na festiwal w 2025 roku. Szczerze mówiąc, zdenerwowałem się, bo żeby coś budować od nowa, trzeba zakończyć coś, co się nie udało najpierw, tak? Jakoś spróbować wynagrodzić to ludziom, tym, którzy po prostu wyłożyli swoje pieniądze, no i je stracili, tak? Oni mówią, że darmowy bilet na wejście na koncert, ale no na przykład mnie osobiście to kompletnie nie pasuje, ponieważ mam już bilety na koncert Eda Sheerana, który odbędzie się we Wrocławiu, więc no data jest co najmniej dziwna. Niezadowoleni są też mieszkańcy okolic Parku Śląskiego, którym poprzednia formuła festiwalu bardzo uprzykrzała życie. W ogóle nie można żyć w tym czasie. Nie słyszy się własnych myśli. Trwa to za długo. W ogóle jest chyba przeszło, prawie 2 miesiące jest park zagrodzony. Nie można chodzić. Ludzie chodzą do pracy. Wyspać się nie można. Okna zamknięte. Wszystko drży. Są jednak i tacy, którzy dość neutralnie podchodzą do festiwalu. Mają jednak nadzieję, że zmieni on nieco swoją formułę. Jak ktoś na to chodził i był zadowolony ze wcześniejszych udziałów, to myślę, że spoko sprawa. Lubię muzykę, kocham muzykę, naprawdę. Towarzyszy całe życie mi muzyka, ale mi się wydaje, że nie wszystko jest miejsce. Jeden dzień, 2 dni, o tak, a nie tyle tygodni. Nie może być wszystko podporządkowane, bo jest festiwal. Organizator zapewnia, że przyszłoroczna edycja będzie krótsza i potrwa 2 dni, co ma zmniejszyć koszty imprezy. Festiwal miałby się odbyć 15 i 16 sierpnia. Pojawia się jednak problem z miejscem. Park Śląski dowiedział się o tym, że fest wraca tak naprawdę wczoraj z doniesień medialnych. Termin oraz data nie była z nami uzgadniana. Na ten moment ciężko nam przewidzieć, czy ta impreza w ogóle się odbędzie. Jak zapewnia organizator, kontakt z zarządem Parku Śląskiego cały czas jest, tak samo jak umowa, która wciąż obowiązuje. Umowa obowiązuje do 2026 roku, bo obejmuje 2 edycje, które się nie odbyły z powodu pandemii, z powodu restrukturyzacji. My podpisywaliśmy umowę na 5 edycji, czyli mówimy tutaj o 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Edycja 2020 została przesunięta na rok 2025, a zeszłoroczna edycja została przesunięta na 2026. Stracone zaufanie trudno odzyskać, ale osoby, które zdecydują się kupić bilet, będą mogły to zrobić od 23 września. Właśnie mijają 4 miesiące od pożaru składu odpadów niebezpiecznych w siemianowickiej dzielnicy Michałkowice. Obień objął około 6 tysięcy m2 nielegalnego składowiska. Chmura toksycznego dymu unosiła się nad miastem przez kilka dni i widoczna była z odległości kilkudziesięciu kilometrów. O sprawie na jakiś czas zrobiło się cicho, ale teraz wróciła ze sprawą dyskusji na sesji Rady Miasta. Poszło o brak pieniędzy na posprzątanie po pożarze. Magda Sincewicz. Najpierw na miejscu pożaru działał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, potem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a później sanepid. Teraz swoje prace kontrolne przy ulicy Wyzwolenia kończy Straż Pożarna. Wciąż jednak nie wiadomo, jak długo to potrwa. Wszystko przez spór.
Przyszła już odpowiedź z marszałka, od marszałka województwa śląskiego, gdzie ewidentnie, jeżeli chodzi o kwestię usunięcia tych wszystkich szkód, leży po stronie miasta. Z tego co wiem, no miasto wystąpiło oczywiście tutaj do właścicieli, którzy, a to jest kilka spółek, którzy zarządzają tutaj tym terenem, gdzie ten pożar był. No i jesteśmy w takim tak zwanym zawieszeniu, bo z jednej strony jest sytuacja patowa, czyli miasto nie posiada wystarczających środków, z drugiej strony, no jak to oczywiście tutaj kilka spółek, no to będziemy pewnie to dochodzić na drogach sądowych. Zgodnie z ustawą o odpadach miasto prowadzi obecnie postępowanie, którego celem jest usunięcie substancji niebezpiecznych. Kto za to zapłaci? Koszty oczywiście tego będą musieli pokryć prawdopodobnie mieszkańcy miasta. No niestety tutaj w tej sytuacji wygląda to tak, że zgodnie z artykułem 26a, jeżeli zobowiązanym do usunięcia odpadów jest gmina, koszty pokryją mieszkańcy lub ewentualnie dotacje czy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska albo wojewódzkiego, ale w tej chwili są to tylko pożyczki. Wiadomo, że ilość odpadów, które pozostały na miejscu w wyniku pożaru, to około 10 tysięcy ton. Koszt ich usunięcia będzie szacowany przez wyspecjalizowane firmy, kiedy wszystkie służby zakończą już swoje prace. Marzą, żeby kiedyś być częścią wojskowych formacji specjalnych. Część z nich jest już o krok, a raczej o jeden skok od spełnienia tego marzenia. W Gliwickim Euroklubie odbywają się szkolenia spadochronowe komandosów generacji Z, współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Karolina Komada. Od ćwiczeń na lądzie po przezwyciężenie swoich lęków i skok z 1000 metrów. A potem już tylko radość. Jako informatyk, no to powiem, że no takich rzeczy się nie przeżywa na co dzień, ale jednak jak się już wleci na tą wysokość wyrzutu, jak się te drzwi otworzą, jak już zacznie tam zasysać te powietrze i robi się zimno, no to jednak czuć, że to już nie jest komputer, że już nie ma tego drugiego życia i że trzeba się wziąć za siebie i naprawdę spiąć do tego skoku. Było bardzo ekscytujące na pewno, szybkie. Wyskakujemy, odliczamy 127, 122, 123, patrzymy, udało się otworzyć czaszę. To najważniejsze. No i możemy kontynuować spokojny lot. Pierwszy lot w ramach szkolenia spadochronowego w Gliwickim Aeroklubie. Projekt Komandosi Generacji Z, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ma na celu przeszkolenie studentów i młodzieży, którzy chcą podjąć służbę w wojskach specjalnych. Przyjmujemy kandydatów pomiędzy 17 a 28 rokiem życia, którzy ukończą wojskowy test sprawności fizycznej, zaliczą pozytywnie rozmowę z psychologiem i ukończą wszystkie formalności niezbędne do zakwalifikowania ich na skoki spadochronowe. Potem jest czas na szkolenie. W dniu wczorajszym ćwiczyliśmy wszystkie sytuacje awaryjne, które mogą się zdarzyć od momentu opuszczenia statku powietrznego, pokładu, do momentu lądowania. I było to wykonywane na uprzężach. Oni wszystkie te procedury awaryjne lub procedury, które są związane z wyskoczeniem, wykonali. A dzisiaj jednym z elementów był element lądowania, który ćwiczymy tutaj na skoczni, którą mamy tutaj za sobą, oraz imitacja, makieta drzwi, tak, i samolotu, żeby skoczkowie wiedzieli mniej więcej, jaka jest przestrzeń do opuszczenia i prawidłowo się oddzielali. Bo jednym z głównych elementów tego skoku jest prawidłowe oddzielenie się. Tak. Pierwsze skoki spadochronowe to też wstępna selekcja osób, które chcą służyć w wojsku. Projekt sprawdza, kto będzie w stanie podjąć ryzyko. Łącznie ma zostać przeszkolonych 140 uczestników. Są to studenci kierunków prawniczych, lekarskich, lingwistycznych czy informatycznych, których wiedza ma pozytywnie wpłynąć na przyszłą służbę. Jestem studentem filologii orientalnej, zajmuję się językami z grupy semickiej, m.in. językiem arabskim oraz hebrajskim. Ta wiedza, którą posiadam, może przysłużyć się ojczyźnie, co chociażby można było zobaczyć w XXI wieku w historii Polski, gdzie nasi żołnierze walczyli w Afganistanie czy w Iraku, gdzie pomoc tłumaczy była niezbędna do funkcjonowania kontyngentów. A w walce o marzenia niezbędne jest pokonywanie własnych granic, granic, które w powietrzu nie istnieją. 800 miejsc siedzących, nowe boisko treningowe, większy parking, boisko dla dzieci i dwa korty tenisowe. Tak ma wyglądać nowy stadion w Czeladzi. Na razie jednak wygląda tylko na wizualizacji, bo miasto nie ma jeszcze pieniędzy na realizację tej koncepcji. Nowoczesny obiekt miałby służyć piłkarzom Górnika Piaski i lokalnej społeczności. Magda Sincewicz. Przed Górnikiem Piaski rysuje się ciekawa przyszłość. Plan już jest, choć do jego realizacji brakuje najważniejszego.
Pozostało nam tylko szukać pieniędzy. Źródeł różnych potencjalnie jest dużych, a że miasto ma ogromne doświadczenia i wiele pozytywnych działań związanych z poszukiwaniem środków zewnętrznych, ufam, że i na ten stadion znajdziemy pieniądze i w tej kadencji go zrewitalizujemy. Jak prognozują władze miasta, modernizacja stadionu przy ulicy Mickiewicza w Czeladzi może kosztować nawet 20 milionów złotych. Dlatego prace zostaną podzielone na dwa etapy. Mamy zaplanowanych tutaj 800 miejsc siedzących, do tego są dwa sektory stojące dla kibiców, gości i gospodarzy. Mamy oczywiście też zastosowane tutaj pochylnie dla matek z dziećmi, żeby mogły spacerować na wózkach. Będzie przewidziana też publiczna toaleta, z której będą mogli korzystać ludzie i tam też pokój dla matki karmiącej. Więc na wiele tych takich rzeczy zwracaliśmy uwagę. Rzeczy, które mają służyć nie tylko kibicom, ale całej lokalnej społeczności tej byłej już górniczej dzielnicy. Myśmy sobie nie mogli wyobrazić lepszego prezentu na stulecie niż taki piękny projekt nowego stadionu, nowego obiektu Górnika Piaski. Z jednej strony możemy realizować swoje ambitne plany sportowe, takie jak realizacja projektu Bilbao zakładającego granie o najbliższe cele w oparciu o wychowanków, ale też cieszymy się, że ten nowy projekt stadionu zawiera bardzo dużo elementów górniczych, które nawiązują, a właściwie przypominają o tym, czym jest DNA dzielnicy Piaski, a dzielnica Piaski nie powstałaby, gdyby nie górnictwo. Nawiązaniem do jej górniczego charakteru będzie stanowisko spikera, tuż nad trybuną, ulokowane w charakterystycznej wieży przypominającej szyb wyciągowy kopalni działającej w dzielnicy do 1996 roku. Trwa tydzień obchodów 159. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta honorowymi obywatelami Katowic zostali rzeźbiarz Zygmunt Brachmański i polityk Jan Olbrycht. Choć żaden z nich nie jest bezpośrednio związany z Katowicami, to zostawili w mieście swój ślad. Nigdy nie mieszkał w Katowicach, ale jak sam podkreśla, jest z nimi ściśle związany. Jan Olbrycht był pierwszym marszałkiem województwa śląskiego po reformie administracyjnej w 1998 roku. W środę 11 września radni przyznali mu tytuł honorowego obywatela Katowic. Ten tytuł jest rzeczywiście bardzo ważny, ponieważ on podsumowuje trochę działania, które ja robiłem przez ostatnie bardzo wiele lat. Także dla mnie ten tytuł jest rzeczywiście takim pewnym etapem, który jest zamknięty i dla mnie ważne, że ktoś dostrzega pracę, którą ja robiłem dla tego miasta. Honorowe obywatelstwo miasta otrzymał też Zygmunt Brachmański, który w Katowicach zostawił bardzo namacalne ślady swojej działalności. Jest autorem m.in. pomnika harcerzy września na rynku i Wojciecha Korfantego na placu Sejmu Śląskiego. Wyróżnienie w imieniu męża odebrała Anna Brachmańska, która przyznaje, że dla pana Zygmunta na pierwszym miejscu zawsze była sztuka. Nie było jednak o to zazdrosna, bo podziela jego pasję. Dzieci były dumne, ponieważ on od młodych lat widział, że już jego twórczość jest na wysokim poziomie. Już były to kościoły, już były to ołtarze, już były to pomniki. W związku z tym tak ta rodzina akceptowała wszelkie odejścia od tatusia głaskającego. Zygmunt Brachmański i Jan Olbrycht powiększyli grono honorowych obywateli Katowic, które liczy już 26 osób. To jest już tradycja, piękna tradycja, że co roku w dniu urodzin miasta, rocznicy nadania praw miejskich, przyznajemy miejskie wyróżnienia honorowe, w tym tę najwyższą godność, czyli tytuł honorowego obywatela miasta Katowice. Ale to wyróżnienie działa w dwie strony, bo przyjęcie tytułu przez wybitne postacie to również honor dla miasta. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro czekamy o stałych porach. Do zobaczenia.